Nie wiem, czy ktokolwiek z Was się spodziewał, że na tym kanale kiedykolwiek pojawi się jakiś materiał związany z anime. Bo szczerze mówiąc, sam się tego nie spodziewałem. Jeżeli chodzi o anime, to jak byłem mały, no to w telewizji leciały, więc oglądałem. Pokémony. No chyba każdy z nas obejrzał chociaż jeden odcinek Pokémonów. W Bakugany się bardzo wkręciłem, bardzo lubiłem i bardzo przyjemnie mi się oglądało. Leciał też jeszcze Inazuma Eleven. Pamiętam, że chyba na 3 sezony leciał pierwszy, jak byłem mały. Drugi też jakiś czas temu został opuszczony. Oba obejrzałem i chyba nawet miałem trzeci kiedyś obejrzeć, ale chyba mi się to nie udało. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej wkręcenie się w anime, to pamiętam pod koniec 2019 roku chciałem to zrobić. I tam mi jeden kolega podał takie jedno anime, które fajnie by było, jakbym obejrzał jako to pierwsze anime. No i ja obejrzałem tam chyba na, nie wiem, na 6 różnych rzeczy, tam seriale i filmy, to ja chyba obejrzałem wtedy 3. No generalnie obejrzałem połowę. I potem jakoś tak mi to przeleciało, potem też pandemia, jakoś się nie mogłem tego zbytnio zabrać. A teraz coś tak mnie wzięło, jest listopad, i chcę zrobić coś innego, jakoś tak nie wiem, jakoś tak poczułem, że w listopadzie chcę zrobić coś nowego. I postanowiłem, że przysiądę i obejrzę to anime. Jak nagrywam ten odcinek, jest czwartek, 4 listopada i od poniedziałku siedzę i po kilka odcinków dziennie oglądam. No i przed chwilą obejrzałem, no więc fajnie byłoby skorzystać i to streścić. Także cześć, hej, czołem, witam Was ponownie w kolejnym filmie na kanale i zapraszam Was na Hedespekcję Sword Art Online. Okej, więc krótko. Sword Art Online, w skrócie SAO, to gra w wirtualnej rzeczywistości. I pierwszy odcinek anime zaczyna się w dzień premiery tej gry. Poznajemy też wtedy naszego głównego bohatera, niejakiego Kazuto, w grze pod nickiem Kirito, który był beta testerem tej gry, więc dość dobrze ją ogarnia. No i w sumie dało to taki skutek, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, oprócz tego, że się cieszył, że po beta testach i przerwie powrócił do gry, no to też spotkał takiego jednego chłopaka, miał na imię Klein, i tłumaczył mu podstawy gry. No i wszystko niby spoko, fajnie, będzie fajna gierka, będzie się fajnie grało. No ale okazało się, że zniknął guzik do wylogowania się. Jakiś czas później nagle wszyscy zostali zebrani w jednym miejscu i zjawił się wtedy w jakiejś dość dziwnej postaci twórca gry, niejaki Akihiko Kayaba. I powiedział, że nie wypuszczę was stąd, grajcie sobie cały czas. I generalnie jak zginiecie w grze, to zginiecie w realu. Jak ktoś z wam spróbuje zdjąć sprzęt do VR, to też zginiecie. A i jeżeli ktoś z was wpadł na pomysł, żeby, jak jesteście chłopakiem, żeby zmienić się w kobietę, no to generalnie i tak będziecie chłopakami. Będziecie wyglądać tak jak w realu, bo tak. A gra się skończy dopiero wtedy, kiedy ktoś z was pokona bossa na setnym poziomie tej mapy. No i Kirito szybko poleciał, żeby expić, żeby nie zabrać mu najlepszych rzeczy, ale Klein jeszcze mu zaproponował, żeby został z nim i z jego kumplami, żeby razem sobie grali. Ale Kirito uznał, że nie, że będą go tylko spowalniać i poleciał. No i gracze zaczęli sobie grać, ale w ciągu 2 miesięcy nie udało mi się opuścić pierwszego piętra, nie udało mi się pokonać pierwszego bossa. No więc jeden z graczy wpadł na pomysł, że po prostu zbierze się parę osób i razem pójdą na tego bossa. Tam się przyjdzie niejaki Egil, później to będzie kumpel Kirita oraz też pojawiła się pewna bardzo ważna postać, mianowicie Asuna. Taka dziewczyna, z którą Kirito wszedł w drużynę, bo tam było, że oni się mają podzielić na mniejsze drużyny i się przygotować do bossa. No a że Kirito nie miał zbytnio z kim, a ona też nie miała z kim, no to razem założyli drużynę. Doszło potem do walki z bossem. Ten facet, który wszystkich zebrał, no niestety zginął. A Kirito potem z pomocą Asuny pokonał bossa. Potem został jeszcze wyzywany, że w sumie on był beta testerem, więc on wiedział, co się dzieje. I może gdyby się podzielił tą wiedzą, jaką ma, to może ten przywódca by nie zginął. A Kirito po prostu wziął nagrodę za bossa i sobie poszedł. Powiedziałem, że Asuna to bardzo ważna postać, ale spokojnie ona się jeszcze pojawi. Na razie jednak Kirito miał takie pomniejsze przygody. W jednym odcinku postanowił dołączyć do jakiejś gildii i tam sobie z nimi grał. Oni tam mieli chyba level około 20, on miał 40 i powiedział, że też ma około 20 level, tak jak oni. Skończyło się to tak, że weszli w jakąś pułapkę i wszyscy zginęli, a jeden Kirito przeżył. A potem w jeszcze kolejnym odcinku wpadł na dziewczynę o imieniu Silka, która miała swojego zwierzaka, który ją leczył, a został on zabity i Kirito postanowił, że pomoże jej go ożywić, bo to byłoby trudne i ona by sama nie dała rady. W międzyczasie ponownie pokazał, jakim jest koksem, bo w trakcie podróży na niego i na Silkę wpadł gang tak zwanych player killerów, czyli osób, które zabijają innych graczy, co oczywiście w SAO jest bardzo głupie, ale niektórzy się tym nie przejmują. I Kirito pokazał, kim to jest koksem, bo oni tam zadawali jakieś bardzo liche obrażenia, a on sobie je spokojnie odnawiał bez żadnego problemu. I okazało się wtedy, że Kirito jest jednym z najlepszych graczy w grze. Wcale mnie to nie dziwi. A potem znowu spotkał Asunę i okazało się, że Asuna w międzyczasie też zaszła dość wysoko, ponieważ jest obecnie wicedowódcą najlepszej gildii w grze, tak zwanych rycerzy krwi. No i znowu zbierali ludzi, no bo znowu był boss, gdzie trzeba więcej osób, bo ciężko go pokonać. No i wtedy właśnie Kirito z Asuną się spotkali. Mimo tego, że najpierw się dogadywali, to Asuna jakoś
nie pałała do niego zbytnio sympatią wtedy, ale zaczęli potem jakoś współpracować i rozwiązywali razem pewną sprawę. Ponieważ okazało się, że chociaż jest to niemożliwe, ktoś został zabity w bezpiecznej strefie. No i Kirito z Asano zaczęli wyjaśniać tę sprawę, w międzyczasie też dogadali, a okazało się potem, że to była bujda i nikt nie zginął. Potem poznajemy kolejną bohaterkę, niejaką Liz, która jest kowalem oraz przyjaciółką Asuny. Kirito przyszedł do niej, żeby ona wykuła mu miecz. Udaje się w podróż, żeby zdobyć odpowiedni metal. Walczyli wtedy z takim smokiem. Smoka udało się pokonać, zdobyli metal, no i Kirito ma nowy miecz. Potem Kirito opłował jakiegoś klika, który dopił jakieś bardzo rzadkie mięso, więc poszedł z nim do Asuny, która ma najwyższy poziom gotowania i poprosił, żeby mu ugotowała coś z tego. Ona powiedziała, że ugotuje, ale pod warunkiem, że zjedzą to na pół. Zjedli wtedy razem kolację. Myślę, że już chyba rozumiecie, w jakim kierunku zmierza ich relacja. Uznali potem, że pójdą razem na polowanie i trafili na bossa, którego pokonali razem z pomocą Kraina i jego bandy, którzy im pomogli. I wtedy się okazało, że Kirito jest w ogóle jeszcze większym koksem, ponieważ może walczyć dwoma mieczami. A jest to umiejętność, której nikt nie ma, jeden Kirito ją dostał. Czy naprawdę jeszcze coś trzeba więcej powiedzieć, żebyście zrozumieli, że Kirito jest koksem? Dziękuję. Po tej akcji Kirito z Asuną chcieli gdzieś tam sobie wyjechać, a nie mogli tego zrobić, ponieważ nagle się odezwał dowódca Cerzy Krwi, niejaki Heathcliff, i powiedział Kiritowi, że jak chcesz gdzieś wyjechać z Asuną, to najpierw musisz mnie pokonać. A jak przegrasz, dołączysz do gildii. Kirito walkę przegrał, chociaż wydawało się, że wygra. No i Kirito niestety musiał dołączyć do gildii. Na szczęście długo w niej nie pobył, ponieważ podczas jednego treningu jakiś gostek chciał go zabić, ale na szczęście Asuna go ratowała i tego gostka się pozbyła. Kiedy Asuna go ratowała, wyznaje sobie wtedy miłość. No i potem Heathcliff się zgodził na to, żeby oni sobie gdzieś pojechali, jeszcze wzięli ślub w międzyczasie, no i na urlopie, na którym byli, no to doczekali się córki. Znaczy to chodziło o to, że znaleźli jakąś dziewczynkę w lesie, zajęli się nią, ona zaczęła do nich mówić mamo i tato, a potem się okazało, że ona była częścią systemu, jak się tego dowiedzieli, no to ona wtedy zniknęła. Mamy ją w story, jak się patrzy. Wrócili potem do gildii i się okazało, że jest kolejny boss, którego trzeba pokonać w jakąś wielką ilość osób, no to wszyscy się zbieramy i idziemy. Boss został pokonany, a Kirito potem tak nagle nieistotnie załąd atakuje Heathcliffa. I w sumie chodzi na to, że Heathcliff to Akihiko Kayaba, czyli twórca gry, który postanowił, że pogra sobie będzie najlepszy. Szczerze mówiąc, to chyba na jego miejscu zrobiłbym to samo. No i Kirito ponownie z nim zawalczył, ale teraz było, że jak Kirito wygra, to gra zostanie zakończona, a jak Heathcliff wygra, no to Kirito po prostu umiera i koniec. I z tych Heathcliff najpierw zabił Asunę, a potem z Kiritem zabili się nawzajem. Więc spoko, gra skończona, ale Kirito i Asuna nie żyją. Na pewno? No nie do końca. Kirito i Asuna pojawili się gdzieś nad zamkiem i Kayaba w tym pogratulował zwycięstwa. Powiedzieli sobie, jak się nazywają w realu i obiecali sobie, że jak się obudzą, to się spotkają. No i Kirito się obudził w szpitalu, no bo jednak jego ciało było osłabione, ale się obudził. I tutaj już moglibyśmy zakończyć, ale to dopiero 14 odcinek, a pierwszy sezon ma 25, także jeszcze trochę będzie. Dobra, na dworze zrobiło się ciemno, musiałem zapalić światło. Mamy potem mały przeskok w czasie. Kirito się obudził, zaczął wtedy spędzać więcej czasu ze swoją siostrą Sugu, natomiast Asuna dalej się nie obudziła i leży w szpitalu. I Kirito pewnego dnia do niej przyszedł i wtedy spotkał jakiegoś gościa imieniem Sugou. I żebyście się nie pomyli, Sugu to jest siostra Kirito, znaczy siostra. No później się dowiem, że tak naprawdę to nie jest siostra, tylko kuzynka, a Sugou to jest ten gostek. Jedynie chodzi o to, że obecnie firma, na której pracuje, przejęła SAO i na podstawie SAO powstała nowa gra o nazwie Alheim Online, w skrócie ALO. I on sobie w tej grze Asunę więzi, a potem ma zamiar się z nią ożenić. Więc Kirito najlepsze, co może zrobić, to zagrać w Alheim Online. Dobra, i co to zagra Alheim Online? Wróżki. Tyle mogę powiedzieć. Są wróżki, mają skrzydła, latają i jest magia. I tym się różni od SAO. Jako, że ta gra powstała z pliku SAO, to ma on tam swoje statystyki i swoim eku miał item, który służy do tego, żeby przywołać tą jego córkę Yui. W obecnej grze stała się ona wróżką pomocniczką. Kirito i tak jest kompletnym noobem, ale na szczęście pojawia się ktoś, kto mu pomoże. Pojawia się dziewczyna imieniu Leafa i ona wprowadza go w cały świat. Tutaj celem gry zostanie się na szczyt drzewa życia. Drzewa, które znajduje się w pośrodku mapy i tam będzie król wróżek, niejaki Oberon. I ten, kto do niego przybędzie, wygra swojej rasy możliwość latania bez ograniczeń. Bo tak to mieli ograniczenia, mogli latać tylko 10 minut i w pewnym momencie na niebie była bariera i wyżej już nie mogli polecieć. No i Kirito się też dowiedział, że Asuna jest więziona na szczycie tego drzewa, więc chce ją jak najszybciej uratować. I oczywiście chcą pomóc, bo czemu nie? No i ruszałem w podróż do tego drzewa, Kirito w międzyczasie nauczył się latać, nauczył się też używać magii i mu się to bardzo przydało, bo w pewnym momencie on i Ifa zostali zaatakowani przez jakąś armię i on wtedy zmienił się w wielkiego potwora i bez problemu ich pokonał. Potem się jeszcze zmierzył z ich generałem, który był niby najlepszym wojownikiem w grze, ale Kirito użył znowu dwóch mieczy swojego i wziął Drify, drugi miecz i bez problemu go pokonał. Dotarł potem do drzewa życia i było tak, że u stóp tego drzewa było wejście i tam trzeba pokonać bossa i wtedy będzie można przejść dalej. Kirito wtedy szedł sam, bo wtedy bardzo dużo strażników i niestety nie udało mu się ich pokonać. Zanim jednak ruszył po raz drugi, to porozmawiał z Ifą i się okazało, że jest ona jego siostrą Sugu, a ona się wtedy dowiedziała, że Kirito to Kazuto. Jeszcze się w ogóle okazało, że ona była najpierw w Kazuto zakochana, potem była w Kirito zakochana, chciała się odkochać w Kazuto, więc zakochała się w Kirito, no i tutaj wielkie zamieszanie. Potem wyszło z tego, że oni się zaczęli pojedynkować.
zachować, ale skończyło się na tym, że się przeprosili i postawili razem pokonać tych wszystkich strażników. I jeszcze dołączył się do nich niejaki Pekon, to był kumpel Ify, który był w niej zakochany, ona w nim nie, ale mówił, że dobra, ja pomogę, ja chcę ją chronić. No i razem w trójkę walczyli ze strażnikami, potem jeszcze dołączył do nich wsparcie, no i się koniec końców udało. Kirito dostał się tam wyżej, do drzewa. Wyciągnął Asunę z więzienia, no raczej się zjawił się z Sugą, no i musiał poszukiwać jak to admin. Zwabił ich w pułapkę, gdzie mógł się Kirito bez problemu pozbyć, potem przejął władzę nad światem, a potem się ożenił z Asuną. Generalnie ten gość jest szalony. A Kiritowi przypył na pomoc Kayaba, dał mu uprawnienie admina, Kirito zabrał admina Sugołowi i go bez problemu pokonał. Uwolnił Asunę z gry, pobiegł do niej do szpitala, tam go Sugą zaatakował. Ale tam też Sugoła pokonał bez problemu. No i Kirito z Asuną w końcu spotkali się w prawdziwym świecie. Potem mamy znowu kolejny przeskok i dowiadujemy się, co było później. Powstała szkoła dla tych, którzy byli w SAO i tam oni wszyscy chodzili i sobie nadawiali te dwa lata, które przesiedzieli w grze. Wśród nich byli Kirito, Asuna, Sika i Liz. Kirito z Asuną oczywiście bardzo szczęśliwi, także super. I tak jak Kirito sobie marzył, w końcu się wszyscy w SAO spotkali. Była tam ta właśnie ta czwórka, był też Egi, który w ogóle ten bar prowadził, był też Krajn ze swoimi kumplami, przyszła też Sugu, no i tam jeszcze kilka innych postaci. Czyli co, koniec SAO, koniec Alo? No nie. Alo dalej istniało i jeszcze w Alo pojawił się zamek z SAO. No i wszyscy uznali, że najlepszą rzecz, jaką mogą zrobić, to lecieć z powrotem do zamku z SAO i tym razem wbić się na ten setny level i pokonać tego bossa ostatecznego. Świetny pomysł. No i tak wygląda Sword Art Online sezon pierwszy. To nie jest wszystko, bo jest jeszcze sezon drugi, jest jeszcze film kinowy, jest sezon trzeci i coś tam jeszcze potem jest. Już dokładnie nie pamiętam, a generalnie jest 6 tworów takich właśnie z SAO, które ja sobie postaram się wszystkie obejrzeć, bo bardzo bym chciał, no i będę wam tu też streszczał. Jeżeli ktoś nie jest fanem anime, to spoko, na kanale też będą inne rzeczy niedługo, zresztą sami zobaczycie. No i też będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!